Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Najnowsze wyniki badań norweskiego urzędu statystycznego mówią jasno. Osoby żyjące w związku są bardziej zadowolone niż osoby żyjące bez partnera. Aż 4 na 10 singli jest niezadowolonych z własnego życia. Największe różnice pomiędzy zadowolonymi osobami w związku a niezadowolonymi singlami są w wieku od 25 do 45 lat i tam wynoszą 10%. Dużo, ale nie jakoś gigantycznie, ponieważ aż 3 na 10 z pytanych, którzy żyją w związku, są również niezadowoleni z własnego życia. Być może wpływają na to porozrzucane brudne skarpetki, być może nieświeży oddech partnera, a być może po prostu jego ciągłe gderanie. Tego nie wiadomo, wiadomo natomiast na pewno, że czy się żyje w związku, czy żyje się samotnie, warto znaleźć sobie jakieś fajne hobby. Oslo razem z aglomeracją jest najbardziej zaludnionym miejscem w Norwegii. W 2022 roku mieszkało tam 1 064 000 osób. Z kolei Stavanger w ciągu ostatnich 20 lat procentowo najszybciej się rozwijało, ponieważ wzrosło aż o 39%. W roku 2100 w Norwegii ma być podobno 6 200 000 osób, także Polacy zapraszam serdecznie. A po więcej informacji na temat demografii Norwegii oczywiście zapraszam na naszą stronę, gdzie przygotowaliśmy pełny i ciekawy artykuł na ten temat. Norwegia będzie musiała radykalnie zmniejszyć ilość zużywanych plastikowych toreb i siatek. Projekt Komisji Europejskiej zakłada, że do 31 grudnia 2025 roku na jedną osobę ma przypadać maksymalnie 40 takich siateczek. Obecnie jeden Norweg zużywa ich 135. I nie chodzi tylko te z napisem Rema 1000 czy 7-Eleven, ale również o takie małe, do których chowamy na przykład jednego bananka, cyk, dwa pomarańczki, cyk, jedną cytrynkę, cyk, a już pomelo schowamy do 2, żeby siateczka się nie zerwała. Sieci handlowe ograniczają zużycie takich siatek i bardzo dobrze, ale jednak chodzi o świadomość klientów. Z drugiej strony, umówmy się, takie siatki to tylko kropla w morzu ekologicznych potrzeb, jednak zakłada się, że być może w przyszłości za takie siatki również trzeba będzie zapłacić. W ubiegłym roku w Norwegii odkryto najstarszy kamień runiczny w historii. Kamień runiczny, czyli taki pokryty starożytnymi napisami. Datuje się go na lata od 0 do 250, czyli być może jest równolatkiem z Jezusem. A to bardzo dobre towarzystwo, a jeszcze lepszą informacją jest to, że będzie można go zobaczyć od stycznia do lutego w Muzeum Historycznym w Oslo. No i stało się. Cudowny lek na odchudzanie jest wreszcie dostępny również w Norwegii. Pigułka Wegovy, wypisywana przez lekarzy, dostępna jest w chwili obecnej jedynie w USA, Danii, a teraz również w Norwegii. Lek ma ogromną skuteczność, ponieważ aż 1/3 osób stosujących zmniejszyła masę swojego ciała aż o 20%. Poza jednak tymi wspaniałymi, oczywiście, skutkami są również skutki niepożądane, a mianowicie biegunka, nudności, częste wymioty, wzdęcia letarg, wypadanie włosów i kamienie żółciowe. Także taka pigułka wskazana jest raczej tylko dla tych osób, które naprawdę, naprawdę tego potrzebują. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia, życząc Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bezproblemowego czwartkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki, cześć!